Goście wygrali w pełni zasłużenie, ale swoją wyższość udowodnili dopiero po przerwie. W pierwszej odsłonie kibice przeżywali całkiem spore emocje. Wprawdzie Przemyślanie w 9 minucie prowadzili już 7-3, ale Szare Wilki szybko zrobiły straty. Dobra dyspozycja rzutowa Mateusza Pięciaka i Ernesta Jarosza sprawiła, że w 16 minucie na tablicy wyników pojawił się remis 8-8. A zaniepokojony takim obrotem wydarzeń trener rywali, Przemysław Korobczuk, zmuszony był do wzięcia czasu. Po nim trwała zażarta walka, cios za cios. Goście odskakiwali na 2-3 trafienia, ale SKPR szybko odniwelował dystans. Odważne wejście ze skrzydła Mateusza i skuteczna kontra Jarosza ustaliły wynik do przerwy na 17-18. Druga połowa rozpoczęła się podobnie. Gola dla gości rzucił Paweł Stokłowski, szybko odpowiedział Pięciak i było 18-19. Co się stało potem? Trudno powiedzieć. Powodów fatalnego przestoju nie potrafili wyjaśnić po meczu ani trener, ani zawodnicy. Czuwaj rzucił 6 bramek z rzędu i w 37 minucie wyprowadził rezultat na 25-18 na swoją korzyść. To wyraźnie podłamało gospodarzy. Rzuty z nieprzygotowanych pozycji, bardzo słaba gra w obronie i nie najlepsza dyspozycja bramkarzy powodowała coraz większą nerwowość na boisku i coraz gorszy wynik. Ostatecznie SKPR przegrał z Czuwajem 29-42. Przegrawka Radosława Dziadkiewicza.